Dzień dobry Państwu. Powoli mija nam kolejna środa, a jak środa, to środowe popołudniowe zajęcia Miejskiego Domu Kultury w Zgorzelcu. Ja nazywam się Janusz Pawul i w ramach popołudniowych zajęć Miejskiego Domu Kultury prowadzę spotkania medialne. Zanim jednak zacznę, chciałbym się Państwu jakoś usprawiedliwić, bo widzicie mnie Państwo chyba nie najlepiej, i słyszycie mnie Państwo także w sposób daleki od ideału. A to wszystko dlatego, że dzisiejszej audycji nie realizujemy w formie live, kręcąc materiał do niej we wnętrzach Miejskiego Domu Kultury w Zgorzelcu. Dzisiejsza audycja jest realizowana prosto z mojego domu, skąd Państwa bardzo serdecznie pozdrawiam. Zdecydowały o tym względy bezpieczeństwa, względy covidowe. Po prostu tak się musiało stać, że dzisiejsze spotkanie z Państwem, którego nie chciałem odpuścić, zrealizuję w pełni samodzielnie, bez pomocy moich kolegów Jacka i Tomka. Po prostu czym chata bogata, tym rada. Na sprzęcie, który posiadam, próbuję do Państwa nagrać ten program. A sprzęt nie jest najlepszy. Kamerka internetowa, która strasznie rozmywa ten obraz docierający właśnie via Facebook do Państwa. Ona strasznie rozmywa ten obraz. Myślę, mikrofon też nie jest najlepszy, ale bardzo proszę, wybaczcie mi to Państwo, bo to wszystko dlatego, że mimo wszelkich przeszkód bardzo chciałem się z Państwem dzisiaj spotkać i poprowadzić te, jak przypomnę, zajęcia medialne Miejskiego Domu Kultury w Zgorzelcu. A w mediach, moi Państwo, dzieje się w ostatnim czasie bardzo dużo. No, choćby jedna z głośniejszych spraw to przejęcie przez polski koncern naftowy, koncernu wydawniczego Polska Presse. Już bodaj od 2 albo 3 dni wszystkie regionalne gazety Polska Presse to są gazety, dla których spółką matką jest właśnie Orlen. Kwestie prawne, kwestie finansowe zostały dopięte, transakcja została podpisana. I tak na przykład Gazeta Wrocławska, którą możecie Państwo kupić w kioskach w Zgorzelcu, Gazeta Wojewódzka, która jest od dawien dawna zgorzelecką, typowo zgorzelecką prasą, to już są wydawnictwa wydawane przez PKN Orlen. Inna rzecz, że bardzo ciekawie medialnie przedstawia się również kampania prezesa PKN Orlen, pana Daniela Obajtka, który w jednych mediach próbuje się wybielić, a inne media rzucają nieco cienia na jego dotąd krystaliczną postać. Ale proszę Państwa, nie o tym chciałem dzisiaj z Państwem rozmawiać, chociaż bez wątpienia są to bardzo, bardzo ciekawe wątki i na przykład do tego tematu wykupienia przez Orlen koncernu Polska Press będę chciał jeszcze w kolejnych spotkaniach medialnych wrócić, ale nie dzisiaj. Kusiło mnie dzisiaj, proszę Państwa, żeby wrócić do tematu radia. Skoro radio, to też warto byłoby chyba nadmienić, że nasza ulubiona radiowa trójka bije kolejne negatywne rekordy. Ostatnie badania słuchalności wykazały, że radiowa trójka spadła ze wskaźnikiem słuchalności nawet poniżej słuchalności Radia Maryja. No cóż, dobra zmiana w trzecim programie Polskiego Radia chyba nie wyszła trójce na dobre. Kusi mnie strasznie, żeby poświęcić temu tematowi także trochę więcej czasu, ale moi drodzy, nie dziś. Chociaż, jak mówię, dziś będzie o radiu. Mowa o Art Radio w Bogatyni. Tak, proszę Państwa, jest takie radio, a jego pomysłodawcą i twórcą i chyba mogę tak powiedzieć generalnym menedżerem jest mój przyjaciel Artur Wieczorek. I właśnie Artura Wieczorka zaprosiłem na to dzisiejsze spotkanie, żeby nam trochę o swoim radio poopowiadał, żeby nam powiedział o tym, jak się robi radio, o tym, czy to trudne i o tym, czy każdy może zrobić sobie radio. Artur Wieczorek, założyciel, mózg, głowa i serce Art Radia w Bogatyni. Witam Cię, Arturze, bardzo cieplutko. Witam serdecznie Ciebie, witam widzów, witam cały Zgorzelec.
Dawnośmy się nie rozmawiali, wiele się wydarzyło, pewnie w Twoim życiu, w moim życiu, wiele się wydarzyło w Polsce, ale dziś nie o tym będziemy rozmawiać, bo jakie zmiany przez ostatni rok zaszły, wszyscy doskonale wiemy. Dziś będziemy rozmawiać o radiu, a Ciebie zaprosiłem do tej rozmowy jakby nie bez podstaw, bo no jesteś, tak jak przed chwilą powiedziałem, założycielem, mózgiem i sercem Art Radia w Bogatyni. To jest w ogóle przedziwne, bo wszyscy wokół Bogatyni, mam wrażenie, że bardzo duża część powiatu zgorzeleckiego, wiedzą o istnieniu Art Radia w Bogatyni. Wie o tym Sulików, Zawidów, oczywiście Bogatynia, Porajów, wszystkie te miejscowości ościenne. Natomiast nie wiem, popraw mnie, czy o istnieniu i działaniu Art Radia w Bogatyni wiedzą mieszkańcy Zgorzelca, bo tak się dziwnie poukładało, że ten układ geologiczny jest trudny i fale niekoniecznie docierają do samego Zgorzelca. Ale o tym jeszcze chyba sobie pogadamy. Teraz w tym wstępie chciałem tylko powiedzieć, że takie radio w Bogatyni jest, że ty je założyłeś, a ja jestem bardzo ciekaw, jak do tego doszło. Artur, ile gra już Art Radio w Bogatyni? Od 2007 roku. Od 2007 roku, czyli co? 14 lat, tak? 14 lat. A jak to się stało, lat? Że ty wpadłeś na pomysł, żeby założyć radio? Szukałem czegoś, czego nie ma w Bogatyni i nigdy nie było. Pomyślałem sobie, że początek i zrobienie radia internetowego na początek jest jakby dobrym pomysłem. Oczywiście nie robiłem tego sam. Pomysł był mój, ale poprosiłem kolegów, którzy najpierw mnie podsłuchiwali, żeby to i podsłuchiwali i mówili, jak to wygląda w ich oczach i w ich uszach. No i się udało. W 2007 roku, dokładnie 1 września, pierwszy raz powiedziałem dzień dobry Bogatynio. A pamiętasz, no jaki kawałek zagrałeś wtedy? Trochę funky. Trochę funky zespołu... Zapomniałem, ale sobie przypomnę w trakcie. The Crackers Band chyba tak to się nazywało. The ale Crackers. Powiedz mi jeszcze, zanim powiedziałeś dzień dobry Bogatyniu, to skąd pomysł akurat na radio? Skąd się to w tobie wzięło? No wiesz, nie jest tajemnicą, że ja od najmłodszych lat cały czas gdzieś tkwiłem w muzyce, na scenie, grałem różne imprezy od szkoły podstawowej, więc gdzieś ta muzyka cały czas we mnie krążyła. No i tak pomyślałem, że jeśli gram na scenie na żywo, to czemu nie zrobić tego i nie puszczać tego, co lubię, ludziom szerzej. Nawet, wiesz, ja miałem też taki zamiar, że jak robię rady internetowe, to nie tylko dla Bogatyni, no bo to internet jest praktycznie na cały świat, jak wiemy. No niepraktycznie. Tak jest. Tak po prostu jest. No i co? I powiedz mi, zacząłeś szukać w internecie możliwości założenia, czy szukać w literaturze, czy w internecie możliwości założenia internetowego radia? Od razu tak, chciałeś dokładnie. Pójść w radio tak, internetowe, dokładnie. Czy chciałeś pójść no, w radio tylko takie naziemne? No wtedy tylko takie możliwości były, to wiesz, nie wiadomo też, nie wiedziałem do końca, jak to wszystko będzie wyglądało. No i tak jak mówisz, internet, zacząłem trochę czytać o jakichś shoutcastach, soundbroadcasterach i innych programach, które pozwalają na to, żeby nadawać i streamować w internecie. Wtedy to 2007 rok, to jeszcze nie było szału internetowego, mówię o przesyle internetowym. I do mnie było, i ode mnie tak. Było słabiutko. No ale wiesz, zacząłem czytać i to był koniec sierpnia, jakiś, nie wiem, 29, a pierwszego już miałem wszystko skonfigurowane. Posiedziałem dwie noce w domu nad tym i się udało. I napisałem, wysłałem link koledze i mówię, słuchaj, to jest ode mnie i słuchaj, jak to brzmi po drugiej stronie. I on mówi, ty, to całkiem niezłe. No to jeszcze mu napisałem wtedy na gadu-gadu. Mówię, słuchaj, to jeszcze mnie posłuchaj, bo będę teraz mówił do mikrofonu. No i zacząłem mówić do mikrofonu. On mówi, to jest dobre. I co? Mówi, radio internetowe. On nie wiedział, że ja to zrobiłem. To była też taka tajemnica. Ja to sobie zrobiłem w domu, tak jak powiedziałem wcześniej. No i się udało. No i tak od 1 września zaraz szybka strona, szybko ramówka, gdzieś podzwonienie po kolegach, znajomych, którzy chcieliby pograć i coś powiedzieć.
Później współpraca ogromna, którą zawsze będę, przepraszam, mile wspominał, bo pojawili się prezenterzy z innych radii internetowych, które już grały kilka lat na rynku, tych radii internetowych były. Zobaczyli, że usłyszeli właściwie, że jest dobra jakość, bo ja nie robiłem tego bezpośrednio wpinając się w miks, w laptopa czy w komputer, tylko robiłem to przez mikser, do miksera mikrofon, przez interfejs, może jeszcze wtedy nie było interfejsów, ale przez dobrą w miarę kartę dźwiękową. No i ta jakość była naprawdę taka zadowalająca wtedy na tamte czasy. I oni tak podsłuchiwali tego naszego art radia internetowego i tak co chwilę do mnie gdzieś pisali na gadu-gadu, trochę zadzwonili. No i okazało się, że z kilkunastu radii internetowych przeszli do naszego radia. I tak się zrobiło 20 prezenterów w roku 2008. Niesamowite. A powiedz mi, to twoje radio od początku nosiło nazwę Art Radio, czy wymyśliłeś jakąś inną na początek? Nie, od początku Art Radio. Chciałem odwrócić. No, przeważnie jest tak, że stacje radiowe mają radio jakieś tam, tak? Radio coś tam, tak? Radio Z, no tak, Radio Wrocław, Radio Frem, Radio, nie wiem, Radio Kolor. Frem, tak, Radio Kolor. A ja chciałem to odwrócić i ten podstawowy człon nazwy zrobiłem jako drugi. Arturze, a to twoje radio, tak jak wspomniałeś, zaczęło funkcjonowanie w domu, to chciałbym zapytać, czy w kuchni łazience, czy może do przedpokoju żona wyrzuciła? W sypialni. W sypialni? Sypialnie, zrezygnowałem z sypialni, znaczy zrezygnowaliśmy, jeśli mogę tak powiedzieć, bo to była taka historia, o której już wspominałem, żona pracuje do tej pory w systemie, pojechała na popołudniówkę i jak przyjechała, to już sypialni nie było. Bardzo się ucieszyła, jak domniemuję. No, było niedobrze. Dobrze, ale później jak zobaczyła, że to ma jakiś sens, to przystaliśmy. A w którym momencie zobaczyła, że to ma sens? W 2008 roku, kiedy robiliśmy taką ramówkę, że praktycznie od 8 rano do 22 wszystko było na żywo. A radio grało całodobowo, czy miałeś jakieś okienka? Tak, no, włączałeś? Nie, no, całodobowo w nocy, jeśli ktoś chciał zagrać z tych prezenterów z różnych stron Polski, a nawet z zagranicy, jeśli ktoś chciał zagrać jakąś nocną, fajną audycję z fajną muzyką, no to po prostu się łączył i grał. Udostępniałeś klucze, prawda? Wpuszczałeś na swoją platformę. Każdy prezenter miał swoje dane do logowania. To musiałeś mieć spore zaufanie do ludzi, z którymi współpracujesz, no bo udostępniając wejście na swoją platformę, na swoje radio, jakby brałeś ryzyko, że dany człowiek no, zacznie się wygłupiać gdzieś tam na tej internetowej antenie. Nie bałeś się tego, że ktoś ci narobi? Jakoś takie miałem szczęście, że ci ludzie, którzy przyszli do nas do radia, to byli ludzie, którzy bardzo mocno kochali radio i pewnie kochają do tej pory. I ja wiedziałem, że jeśli ktoś kocha to, co robi i radio sobie wyobraża tak, jak to radio powinno być, czyli tak jak byliśmy chowani, nie wiem, na programie trzecim Polskiego Radia i na tym się wzorowaliśmy wtedy i część tych prezenterów z Polski, których myśmy mieli, się wzorowali, to ja byłem pewien, że to tak będzie. Oczywiście, no pierwsze audycje były takie z ich udziałem, że ja tego pilnowałem i pilotowałem. Zawsze miałem przycisk na off i w razie jakby coś trzeba było wyłączyć szybko, to można było to zrobić, ale nigdy się tak nie zdarzyło. Powiedz mi, to wszystko były audycje, rozumiem, muzyczne, czyli graliście muzykę, czy tak, może też zero. Były jakieś audycje publicystyczne, jakieś audycje zero, poświęcone zero, konkretnie? Zero, zero polityki, bardzo mało publicystyki i 99% muzyki. To takiej muzyki. Ci ludzie, jak sobie teraz tak przypominam, ci ludzie grali taką muzykę, której ja nigdy wcześniej nie słyszałem. Czyli? To były takie niszowe historie muzyczne sprzed wielu, wielu lat do tyłu, z amerykańskich scen muzycznych, z angielskich scen muzycznych. Że było wielokrotnie tak, że ja do nich pisałem w trakcie, kiedy oni prowadzili taką audycję i mówię, ty stary, co to w ogóle jest? To jest takie jajo, to jest taki feeling, to jest taki czad, że mówię, no ja muszę to mieć, musisz mi to wysłać. Myśmy się oczywiście dzielili tymi utworami. Oni jeszcze opowiadali w sposób doskonały,
o swoim rodzaju muzyki i o tym, co grają. No to było jajo, to było fajne. Powiedz mi, a skąd się wzięli słuchacze, odbiorcy art radia? Bo jakby wpuszczenie muzyki w internet to jeszcze nie znaczy, że to jest radio, bo taka moja prywatna definicja radia jest wtedy, kiedy gramy, kiedy emitujemy jakiś program i mamy odbiorców, mamy słuchaczy. Jak ty sobie wypracowałeś, jaki miałeś pomysł na znalezienie słuchaczy, na ich przyciągnięcie? No i właśnie, chyba tylko do komputerów wtedy, bo radia internetowego wtedy można było słuchać tylko chyba na komputerach, Tylko przez prawda? internet. Tylko przez internet. Tak, nawet nie w komórkach. Nawet No dziś możemy no spokojnie radia jeszcze. internetowego posłuchać przez telefon komórkowy. Kiedyś tak nie było. Mało. No dzisiaj możemy radia internetowego posłuchać w normalnym odbiorniku kupionym w Tak, sklepie i tak. wygląda to jak normalne radio, prawdziwe radio FM, a gramy tylko cyfrowo, słuchamy tylko cyfrowego przekazu Tak, internetowego, tak. Więc jak ty nie? Powiem zdobywałeś ci. słuchaczy wtedy? Więc już mówię. Takim głównym powiedzeniem wszystkich nas, tych prezenterów, o których wspominam, było hasło pod tytułem: Nawet jeśli mamy jeden slot zajęty, to gramy do oporu. Dobra, tu stop, bo nie wszyscy może wiedzą, co to znaczy zajęty Jeden slot. słuchacz, jeden Jeden slot słuchacz. to No, jest jeden słuchacz, który akurat jeden słuchacz. Wykupujemy włączył na się na serwerze. platformę i ściąga Tak. sygnał. Tak. Na serwerze radiowym, internetowym, który przekazuje ten sygnał, wykupujemy na przykład 150, 200, 2000, 3000, w zależności od tego, Slotów, czyli jak to się możliwości rozwija. Tak. podłączenia się. Wejścia, podłączenia się, Wejścia. tak. I nawet jeśli jest jeden słuchacz, to gramy do oporu. No i o tyle było też zadziwiająca sprawa i dobra sprawa, że tamte radia internetowe, część tych radii internetowych miało swoich odbiorców już przez kilka lat do tyłu, przed założeniem Art Radia Bogatynia. I tak naprawdę ci słuchacze szli za tym prezenterem, gdzie on by nie grał. No bo oczywiście linkowaliśmy, czy wtedy na gadu-gadu, że gra Cortinas na przykład, tak? Albo Kaziu, albo gra Dorotka z Rzeszowa, albo Karolina z Podlasia, tak? Więc gdzieś oni chodzili za tymi prezenterami, ci nasi słuchacze. No i nagle się robiło tak, że była ich setka, dwie setki. No właśnie, to Zdarzało. pogadajmy trochę o Zdarzało. rekordach. Rekord No. słuchalności tamtego art radia, tamtego internetowego art radia. Ile osób jednocześnie słuchało? Wiesz co, ja nie pamiętam, ale było chyba około 1000 słuchaczy wtedy i to był rekord zdecydowany, ale to już były lepsze czasy internetowego art radia, bo myśmy wyszli do ludzi na miasto z tym naszym radiem. Przyjechali ci prezenterzy z Polski do Bogatyni. Ci ludzie z Bogatyni już ich znali, bo część oczywiście naszych słuchaczy bogatyńskich też mieliśmy. To nie było tak, że tylko słuchali nas z Polski, ale słuchali nas również w Bogatyni, mieszkańcy Bogatyni i mieszkańcy Zgorzelca też, oczywiście, bo wtedy przez ten internet można było zrobić bardzo dużo. I była jakaś duża impreza, nie wiem, chyba Karbonalia, i to nawet pierwsza, jeśli dobrze pamiętam, 2008 rok, tak jest, Karbonalia pierwsza. I zdecydowana część tych prezenterów z Polski zjechała na te Karbonalia tutaj do mnie, do Bogatyni. Spaliśmy wszędzie, u mnie w domu ze trzech, w studiu, już mieliśmy wtedy studio na Ośrodku Sportu i Rekreacji. To była budka biletowa. I w tej budce biletowej zrobiłem studio. Niesamowita I historia. oni spali w tym, bo myśmy całe na czas nadawania na żywo z Bogatyni, pamiętam, był namiot nie namiot, tylko domek taki prawdziwy karbonaliowy. Wiesz, jak wyglądały te domki w Bogatyni w trakcie trwania tych imprez, Tak. prawda? No i tam w tym jednym z tych domków myśmy całe to studio z tej budki Przenieśli. biletowej z Osiru przenieśliśmy tam, więc ta budka była pusta, rozłożyli tam materace. I przez te 3 dni trwania tej transmisji i tego wszystkiego, to spali tam też w tym studiu, To prawda? rozumiem, niezłe imprezy były. Zresztą imprezy No radiowe to. nie było imprez, bo trzeba było na drugi dzień. Myśmy grali do 21, do 22, a wstawaliśmy o 7 i od 8 A czyli już żeby nie graliśmy. zgubić dykcji, imprez nie było.
Imprez nie było absolutnie. Zresztą akurat tak trafiliśmy, że to nie byli imprezowi prezenterzy. Niebywałe. No naprawdę, no. Okej, okay, rozumiem, jeśli że można trzymamy powiedzieć, tutaj jeśli pewną można polityczną powiedzieć. poprawność i o imprezach już zapominamy. Nie było ich po prostu I w tej ale wersji się do czego zmierzam? Do brzegu, do brzegu, do brzegu. Już dopływam do brzegu. Zapytałeś o tą liczbę tej słuchalności i wtedy trzymamy. Aha. biliśmy rekordy. Wtedy biliśmy rekordy, bo ci ludzie nas słuchali, myśmy zapraszali gości, przechodni, mieszkańcy, którzy przechodzili obok. Myśmy z mikrofonem bezprzewodowym latali po tym całym miejscu, w którym byliśmy. Rozmawialiśmy z ludźmi, stowarzyszenia do nas przychodziły pierwszy raz wtedy, po raz pierwszy. Więc naprawdę to było grubo. Oj, to było 3 dni grube, ale nie bardzo mało spaliśmy i nie dlatego, że imprezowaliśmy, tylko dlatego, że no, ciężko pracowaliśmy. Rozmawiam z tobą i jestem pełen podziwu dla ciebie za to, co zrobiłeś w Bogatyni, za to, że założyłeś Art Radio i z internetu przeniosłeś się potem w eter, o czym za chwilę będziemy mówić, ale kiedy tak z tobą rozmawiam, uświadomiłem sobie, Arturze, że Art Radio w Bogatyni, nie wiem, może było pierwszym, ale nie było jedynym internetowym radiem tutaj w naszym powiecie zgorzeleckim, bo w Zgorzelcu mniej więcej chyba też w tym też. czasie, 2008-2009 tak, rok, tak jest. Swoje radio założył Gerard Pajewski. Tak jest, ja wszystko się zgadza. Ja nie pamiętam, jak ono się wtedy nazywało. Ja też nie pamiętam, bo to radio, nie wiem z jakich przyczyn, ale było bardzo krótko. No, ono było kilka miesięcy, muszę ci powiedzieć, i szacunek wielki dla Gerarda, bo on też bardzo profesjonalnie podszedł do tematu. On z tego co ja pamiętam, wynajął siedzibę w jednym z biurowców zgorzeleckich, to bodajże było w biurowcu Gerdy przy ulicy Bohaterów II Armii Wojska Polskiego, tam zrobił studio, takie naprawdę semi-profesjonalne studio, też był mikser, były wygłuszenia ścian, były profesjonalne mikrofony, zdarzyło mi się tam kilka razy być i pamiętam, że no, to było bardzo takie fajne i powiedziałbym quasi zawodowe podejście do radia. To wtedy też było radio internetowe. No tyle tylko, że po kilku miesiącach funkcjonowania jakby pomysłodawca może i właśnie właściciel chyba nie udźwignął tego ekonomicznie po prostu. No, Natomiast no więc jak właśnie, to się może za bardzo... Może za bardzo, za szeroko, jak ja to mówię, za szeroko z tym studiem wygłoszonym, z tym wynajęciem tego miejsca na studio, no to są koszta. A ja to tak jak mówię, a no ty pierwszy, powolutku, pierwsze, małymi kroczkami się przenosiłeś pierwsze z sypialni cztery, na budkę tak, Mosiru, pierwsze, cztery, potem... pierwsze 4 miesiące nie było łóżka w sypialni, tylko były biurka i komputery i miksery. Później ten Osir, którego tak naprawdę prezenterzy z Bogatyni, bo jeszcze no, zrobiłem straszne faux pas, bo przecież oprócz tych prezenterów, którzy przyjeżdżali i grali z Polski, miałem też już ludzi z Bogatyni. I do tej pory przychodzą tutaj do tego studia w szkole podstawowej numer 3 w Bogatyni, ale wspominamy tamto. Tam był taki klimat, po prostu było bez okna. Znaczy okno było, ale to okno z przyczyn bezpieczeństwa dobrze zabezpieczyliśmy i ono się praktycznie nie otwierało. I był taki klimat, oni tam przychodzili i grali sobie, a ja pamiętam, miałem głośnik przed tą budką i podsłuchiwałem ich, siedząc na ławce i obserwując, jak biegają sobie ludzie po stadionie na ulicy Białogórskiej. Powiedz to mi, było... Artur, wiesz, to trzeba być, mi, to, kiedy to się to przenieśliście z tamtej siedziby do obecnej siedziby, bo rozumiem, że ta obecna to jest trzecia i dalibóg na razie ostatnia. Tak, tak. To był rok 2010, właściwie początek roku, to był chyba, nie wiem, 10 stycznia czy 15 stycznia 2010. Byliście wtedy już radiem nadającym w eterze, czy wciąż tylko w internecie? Nie, 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 w ogóle w internecie. W internecie, bo to była też taka historia, że rok czasu, o czym może nie wszyscy wiedzą, ale rok 2009 to była przerwa w nadawaniu Art Radia Bogatynia. Dlaczego? Ja grałem wtedy w polonijnym radiu w Düsseldorfie, w takim polonijnym radiu, które nadawało z Niemiec, z Düsseldorfu. Część prezenterów nie grała już w ogóle, tych z Polski. To były takie dziwne zawirowania,
Może za wiele chcieliśmy już i dlatego jakoś to się tak stało. No ale no, gdzieś tam brakowało w samej Bogatyni też tego radia, bo okazuje się, że przez ten cały rok 2008 tego nadawania naszego jednak dużo ludzi związało się z naszego miasta z tym radiem, za co chwała. No i dochodziły do mnie różne sygnały. Musimy to zrobić jeszcze raz. Spróbujmy to jeszcze raz zrobić, bo to było dobre. Spróbujmy. I tak naprawdę Mietek Medycki z Telewizji Bogatynia, umówiliśmy się na spotkanie i mówi, przenoś się tutaj do Szkoły Trójki, tu jest pomieszczenie, które możesz wykorzystać i jedziemy z tym radiem na ostro. No i tak się stało. I styczeń, rozmowa chyba była 10 stycznia, 15 stycznia już byłem tutaj i znowu ci prezenterzy z Bogatyni, którzy chcieli robić już bardzo lokalnie to, pojawili się w tym studiu. Było nas 15 osób, 16 może. Ale... I zrobiliśmy to radio na nowo internetowe. No ale ja jeszcze w 2008 roku mówiłem prezenterom moim, że nie nazywam się Wieczorek, jak nie powalczę o eter. No właśnie, bo jednak internetowe radio w tamtych czasach to jednak była nisza pewna, prawda? Że żeby zaistnieć, trzeba było istnieć w eterze. Trzeba było istnieć w samochodach ludzi, którzy jeżdżą i w trakcie jazdy słuchają radia. Więc trzeba właśnie było istnieć w domach, w kuchni. Bo radio internetowe to, ja tak wtedy o tym myślałem, to głównie biura, gdzie można było sobie podczas pracy biurowej to radio włączyć, ewentualnie wieczorami młodzież gdzieś tam na laptopie, prawda? I to jednak ograniczało ten zasięg internetowego radia. Natomiast eter, czyli nadawanie w paśmie FM, no to już jest po prostu niebo. Niebo, i niebo, i to się, prawda. I udało ci się to. I jest rok 2010, nadajemy w internecie, już klaruje się ramówka, klarują się ci prezenterzy w większości z Bogatyni, ludzie z Bogatyni, więc poczuliśmy ten klimat bardzo, bardzo lokalny, tej lokalności. No i ja zacząłem dzwonić, drążyć temat, dzwonić do Urzędu Komunikacji Elektronicznej i w ogóle pytać, czy jest jakieś światełko w tunelu, jest jakaś w ogóle szansa na to, żeby jakąś częstotliwość na tym przygranicznym terenie otrzymać. Oczywiście pan mi powiedział, że absolutnie nie, panie Wieczorek, to gdzie jeszcze tutaj na styku trzech państw? Z jednej strony Czechy, z drugiej strony Niemcy. Nie, to w ogóle no, nawet... I pamiętam i nie zapomnę też tego jego zdania. Mówi, niech pan poczeka kilka lat, wszystkie stacje będą się wycofywać z UKF-u, bo będzie pełna cyfryzacja, będzie tylko cyfrowo i w ogóle nie będzie już częstotliwości na UKF-ie. Wtedy może ewentualnie, jak się coś zwoli. I co zrobiłeś? Ale ja jeszcze pomyślałem, co ten człowiek do mnie mówi w ogóle? Jaka cyfryzacja? Która stacja, nawet prywatna, pozbyłaby się częstotliwości na UKF-ie, nawet gdyby zdecydowała się w 100% nadawać cyfrowo? No przecież to jest, wszystko się nie trzymało kupy. No i przeczekałem znowu. Też sobie znowu tego nie wyobrażałem, ale dzisiaj jest kilka, nie wiem, czy radiostacja to jest już dobre powiedzenie, bo to bardziej nawet rozgłośnia, nie wiem, po prostu jest kilka, no dobra, rozgłośni, które działają tylko w internecie i świetnie sobie radzą. To są no rozgłośni, które teraz powstały z rozpadu między innymi naszej ukochanej Trójki, tak, to jest Radio tak, 357, tak, tak. Radio Nowy Świat, które to radia działają dziś dokładnie tak, jak ty działałeś te 12-14 lat temu, czyli działają tylko w internecie, działają w systemie patronów, którzy finansują tą działalność, świetnie tak sobie radzą, mają kilkaset slotów, no może nie kilkaset, ale mają kilkadziesiąt tysięcy slotów dziennie pozajmowanych. Tak, ale jestem przekonany, że jeśli byliby pewni, że uzyskają koncesję, co w to tym chcieliby przypadku wejść w eter. To chcieliby wejść w eter i nie liczyliby tylko na cyfrowe nadawanie. No tutaj akurat w przypadku tych stacji, których wymieniłeś, no to przecież nazwiska tutaj poszło tak,
że te nazwiska przyciągają jak magnes ludzi, słuchaczy i nas do tego, żeby ich słuchać. No ale to. Ale nie mówimy o tamtych radiach, mówimy o Twoim radiu. Jak udało Ci się uzyskać koncesję, najpierw częstotliwość wolną znaleźć, a potem Tak, tak, uzyskać tak, tak, na tak, 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 koncesję tak. na nadawanie na tej częstotliwości? 104,8 FM. 104,8 FM. To było też tak, że ta nieszczęsna powódź 2010 rok. 2010 rok, w trakcie tej powodzi myśmy stąd internetowo nadawali cały przekaz. Nie było Radia Wrocław, nie było żadnej innej stacji w Bogatyni, nie było, nic nie działało, tylko działała telewizja Bogatynia, która robiła to regionalnie, a my poprzez internet nagłaśnialiśmy to już szerzej w Polsce, tak? I gdzieś nas usłyszano, że pracujemy, że robimy dobrą robotę w tych momentach takich bardzo krytycznych dla naszego miasteczka. I po tym, po ustabilizowaniu jakby się sytuacji, delikatnie mówiąc, po powodzi, spróbowałem znowu wykonać kilka telefonów. I wtedy już wszyscy wiedzieli, co to jest Bogatynia, gdzie jest ta Tak, Bogatynia i tak, do czego tak, takie tak, radio tak. może się przydać. Tak. No można by było powiedzieć, i pewnie tak mówią co niektórzy, że tak naprawdę to powódź nam pomogła. I pewnie chyba tak jest, no bo nikt by nie słyszał o Art Radiu w Polsce, w tych dużych instytucjach państwowych, gdyby nie to, że myśmy przekazywali te informacje, rozmawialiśmy z ludźmi poszkodowanymi. Oni tutaj spali w szkole w Trójce, myśmy ich mieli cały czas do dyspozycji, przychodzili, płakali, że są bez niczego, że całe dobytki im popłynęły. I no, Jedną tragedie noc ludzkie, także ja prawda? spędziłem w szkole Trójce, kiedy zerwała się, że woda zerwała zaporę na No Trójce i właśnie. nie można było wyjechać z Bogatyni. Dokładnie I tak. myśmy wtedy dziennikarze wysłani tam do relacjonowania powodzi musieli skorzystać z gościnności szkoły i przespać się tam. Pamiętam, że spałem w kantorku nauczycieli WUF-u, gdzieś obok sali gimnastycznej w tej waszej No szkole. i tak, już kończąc ten wątek, jak to się stało. No i tak w trakcie, po którymś wieczorze związanym z tą powodzią, doszliśmy do wniosku, nie tylko ja, bo wszyscy ci, którzy ze mną wtedy byli, doszliśmy do wniosku, że no do Artek, dzwoń jeszcze raz, ale nie dzwoń gdzieś tam na telefon znaleziony w internecie, tylko dzwoń bezpośrednio do prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej i rozmawiaj z nim, próbuj się z nim połączyć. Tak, na zasadzie drzwiami cię wyrzucą, to wejdź oknem. No i dodzwoniłem się do pani prezes ówczesnej, przedstawiłem jej sytuację i ona do mnie mówi: zobaczymy, co się da zrobić, panie Wieczorek. I to był poniedziałek bodajże, albo we wtorek. W piątek otrzymałem telefon z Urzędu Komunikacji Elektronicznej, że przyślą mapki i trzeba będzie tam wskazać pewne rzeczy w związku z tymi mapkami. Przyszły te mapki, zrobiliśmy to szybciutko, wysłaliśmy z powrotem kilka telefonów jeszcze w międzyczasie i w sobotę grałem wesele. W niedzielę. Dostaję telefon gdzieś koło godziny 11. Nie mam głosu, bo jestem po całej nocy śpiewania. I dzwoni do mnie dyrektor z jednego z departamentów Urzędu Komunikacji Elektronicznej w niedzielę, tego nie zapomnę. I mówi: panie Wieczorek, proszę sobie zapisać 104,8 FM, taką macie częstotliwość. I teraz proszę pisać wnioski o nadawanie, próbne nadawanie takie i takie i takie. Te wszystkie dokumenty są na stronie UKE i może pan spróbować zadziałać. Ja mówię: no i co? I jeszcze pamiętam, pytam go, bez koncesji? Tak, bo to będzie na pozwolenie radiowe na 3 miesiące. Później będzie pan mógł to przedłużać o kolejne 3 miesiące, jak to już wszystko zacznie działać i tak dalej. No i wtedy zaczęła się jazda już bez trzymanki, no bo trzeba było nadajniki, trzeba Sprzęt było anteny, trzeba był kupić. cały sprzęt, trzeba było wszystko jakoś A z jaką mocą wypostawić. pozwolili wam nadawać? Od razu 300 watów. 300 Od watów. razu z mocą, od razu z mocą 300-watową, więc wydawało nam się, i jest tak, że to jest naprawdę niezła moc, To jest bardzo dobra moc. Ja pamiętam, że Radio FM można nadawało z mocą na 100 watach 200 watów. chyba.
200, tak. I sięgało z Nowej Karczmy pod Bolesławiec jak nie lepiej. Także no to... tak, ale macie płaski teren tak, tam, ale po płaskim, to wszystko tak. szło bardzo tutaj dobrze. Ta propagacja fali jest bardzo ważna. Tak, tak. I generalnie to było tak, że szukałem firmy, która mogłaby mi pomóc w postawieniu tego sprzętu nadawczego ze Szkoły Trójki no, na gdziekolwiek, w jakieś miejsce, gdzie postawilibyśmy i ulokowalibyśmy to na tą naszą antenę. I zacząłem szukać w internecie, no i znalazłem firmę Emitel. Pozwoliłem sobie zadzwonić do tej firmy i oni mówią, nie ma problemu, przyjeżdżamy, mierzymy, zobaczymy, co się da zrobić. Ja mówię, tak tylko, że no, wy jesteście mega firmą, a ja jestem Artur Wieczorek z Bogatyni po Powodzi. Ile mnie to będzie kosztowało i czym mnie stać? Ja nie mam po prostu kasy na to. No ale oni mówią, dobra, to spróbujemy coś zrobić. No i tak naprawdę to przez dłuższy czas graliśmy na tym sprzęcie Emitela. Jakoś to się udawało. No i a później pamiętam, mój wujek pożyczył mi pieniądze na to, żeby kupić nadajnik, na to, żeby kupić antenę, na to, żeby kupić wszystkie rzeczy związane już z nadawaniem samego sygnału, bo mikser i mikrofony i statywy i te inne rzeczy i tutaj studio już mieliśmy, to można było jakoś się tym nie przejmować na tamte czasy, no ale ten sygnał do nadawania musieliśmy mieć i żeby zjechać z kosztów Emitela, no musieliśmy mieć po prostu swój sprzęt, swoje kodeki, swój nadajnik, swoją antenę. To my o pieniądzach nie rozmawiają, więc ja nie będę cię pytał, ile włożyłeś prywatnej kasy w to całe przedsięwzięcie pod nazwą Art Radio Bogatynia. Ale to ja mogę odpowiedzieć, jeśli myślisz i ktokolwiek myśli, że to jest jakaś fortuna, to się grubo myli. Myślę, że to jest jednak całkiem sporo pieniędzy. Myślę, że co najmniej wartość dobrego samochodu włożyłeś w... Absolutnie nie. No, ja wiem, że wszyscy w Polsce, wszystkie stacje radiowe, nowe i te starsze, mówią o tym, że to są niesamowite pieniądze. Nie, tak, jeśli chcemy robić z tego amerykańską stację, z amerykańskim sprzętem i z amerykańskim, nie wiem, brzmieniem takim stuprocentowym, to oczywiście tak. Oczywiście tak. Są stacje, które zaczynają od tego, żeby zrobić biuro dyrektorowi naczelnemu stacji, a jeszcze za obok biuro dyrektorowi muzycznemu, a jeszcze dalej biuro dyrektorowi od spraw informacji. No tak to wygląda i tak ja później się kończy, tak jak się skończyło wiele innych stacji. No, no dobrze, ale myśmy to zrobili. Że ty mówisz raczej przez skromność, że dużo pieniędzy w to nie włożyłeś, bo już choćby zakup nadajnika to jest koszt kilku, jeśli nie kilkunastu tysięcy złotych. Instalacja, usługi kosztują. Za mikser radiowy kosztuje sporo pieniędzy. Komputery, bez których dzisiaj nie można nadawać radiowego programu, to jest jeden komputer, to jest 5-6 tysięcy. No tak, tylko że jeden komputer dostała moja córka na komunię na przykład. Drugi komputer ja miałem. Chcesz powiedzieć, że zabrałeś córce komputer, który dostała na komunię i wpakowałeś go? Ale ona z przyjemnością, no wiesz, komunia była kilka lat wcześniej niż radio, więc ona z przyjemnością mi ten komputer oddała. Myślała być może, że w zamian za to będzie miała nowy komputer, ale musiała jeszcze na to trochę poczekać. Więc Janusz, naprawdę. A przy tym jeszcze ludzie, którzy mi pomagali przy tym, no to oni też coś przynieśli. To Tomek Justyński, gdzieś jakiś mikser znaleźliśmy, gdzieś jakiś jeszcze inny mikrofon. Mówi, masz tu. Bez procesora dźwięku graliśmy. Teraz mamy Orbana w formie elektronicznej i to brzmi. Wtedy graliśmy bez procesora. Mikser i wyjście do nadawania do kodeków Emitela. Więc trzeba było uważać, żeby się nie przesterować. Teraz to nad tym wszystkim czuwa elektronika, wtedy tego kiedy nie mieliśmy. Kiedy wajcha poszła w górę, kiedy pierwszy raz sygnał Art Radia dało się usłyszeć w eterze? 2011 rok. No to 2000... w tym roku masz 10, jubileusz 10. Tak, 2011 rok, nadawanie próbne.
Później 2012, walka o koncesję, składanie wszystkich dokumentów koncesyjnych, robienie ramówki, pisanie. Tutaj dziewczyny, po prostu myśmy na rzęsach tutaj chodzili wszyscy razem, bo musieliśmy zrobić bardzo lokalną ramówkę, taką, żeby wygrać konkurs. Myśmy się liczyli z tym, że na tą częstotliwość może być kilku chętnych. Nawet liczyliśmy się z tym, że te duże stacje, które tutaj nie docierają, przecież my nie mamy tutaj RMF-u, nie mamy Zetki takiej eterowej, bo przecież przez Górę Działoszyńską no te sygnały nie chodzą, nie dochodzą, więc to była taka może trochę chrapka dla nich, żeby a z drugiej strony wiedzieli, że tylko będą grać dla tych mieszkańców miasta i gminy Bogatynia, no bo znowu w drugą stronę ten nasz sygnał też nie wychodzi. I to jest to, o czym ja mówiłem na początku naszej rozmowy, że Bogatynia jest w takim specyficznym ukształtowaniu terenu. Jest ta Góra Działoszyńska, z jednej strony Niemcy, z drugiej strony Czechy. Wy jesteście w takim kotle i właśnie dlatego no, nie słychać was tak, jakbyście chcieli, żeby było was słychać w Zgorzelcu. Artradia nie słychać w Zgorzelcu, bo Góra Działoszyńska zatrzymuje, ale tak jak przed chwilą ty powiedziałeś, Zetki RMF-u też nie słychać w Bogatyni, bo Góra Działoszyńska działa to w dwie strony. Tak, no. Tak. Z jednej strony no cały czas wiadomo, że jesteśmy w dole, prawda? No i ani do nas nic nie dochodzi przyzwoitego, ani nic od nas nie wychodzi. Taka przyzwoitego w formie. Z jednej strony to jest fajne, ale z drugiej, no tak jak mówię, no, trzeba mieć dobrą antenę. Ja zainwestowałem w antenę w samochodzie, żeby jadąc do Zgorzelca i jeżdżąc po Zgorzelcu mieć ten sygnał, no bo czyli można. Muszę 24 godziny, no oczywiście, że można, jeśli jesteś w domu w Zgorzelcu. Jaką ty antenę kupiłeś do tego samochodu, żeby słuchać Art Radia w Zgorzelcu? Ja nie wiem, jaką antenę, pojechałem do fachowców, którzy się tym znają, na tym znają i powiedziałem, słuchaj, no jestem radiowcem z Bogatyni, nie słyszę swojego radia w samochodzie, to jest jakiś absurd. Zróbcie mi coś, nie wiem, zamontujcie dipol taki, pamiętasz kiedyś, żeby trójki słuchać, to lataliśmy z dipolem takim z kabla aluminiowego. Więc tak to jakoś mi zrobili, że ten sygnał mam w Zgorzelcu. Ja nawet dojeżdżam do autostrady na wysokości Bolesławca, ten sygnał zanika na autostradzie. Mm-hmm. No ja muszę tamtą ci stronę powiedzieć, że szukałem radia, bo dzisiaj, kiedy te radia Janusz, są błagam strojone się, nie elektronicznie, mów mi wystarczy taki wbić na ekraniku 104,8 FM. Nie, to FM, tak nie, no to trzeba ręcznie. W waszym przypadku w Zgorzelcu, w domu, jak jesteś teraz w domu, trzeba wbić to ręcznie, 104,8. No. No i dołożyć do tego radia, do tego radioodbiornika FM, dołożyć jakąś antenę. Tak. Ktoś w rodzaju tego dipolu. No, jak latałeś za trójką, to możesz polatać za Art Radiem. Byłoby wskazane. Okay, dobrze. Powiedz mi, Art Radio dziś, gdybyś miał jakby opisać swoją rozgłośnię, to co byś powiedział? Czym się dzisiaj zajmujecie? I ile osób stanowi załoga radia? Jak to dzisiaj wygląda? Już powiedziałeś, że pod kątem techniki wskoczyliście na inny poziom, już choćby kompresor dźwięku, czy procesor dźwięku, to najwyższa procesor półka, dźwięku. Prawda? Jak to dzisiaj wygląda? Dzisiaj już możesz o sobie powiedzieć, że Art Radio to w pełni profesjonalne radio? Nie, absolutnie. Ani wtedy, ani dzisiaj, ani jutro, ani za rok, za trzy, za dziesięć, jeśli Bozia da, żeby to radio było w Bogatyni, nigdy nie pozwolę komuś, żeby powiedział, że to jest w 100% profesjonalne radio. I dlatego... Kokietujesz skromnością. I dlatego, Janusz, to jest to jajo. Że my jesteśmy tacy, że jak przychodzi dziewczyna, która chciałaby powiedzieć, albo człowiek, który chce poprowadzić swoją audycję z muzyką taką rockową, że wypala bębenki w uszach, to ja mu mówię, stary, graj, proszę, wchodź, graj, mów, lepiej lub gorzej. I to jest właśnie to, że nikogo nie przez te lata nie odsieliśmy, że kto chciał. Oczywiście oni się sami wykruszali, bo wiesz, jak to działa, no to też jest słomiany zapał. Bardzo często jest to słomiany zapał. Tak. Bardzo często to jest tak, że jak człowiek siada
za sitkiem, czyli za tym radiowym mikrofonem, tak. I raz za tym mikrofonem usiądzie, to już potem to radio mu siedzi w głowie do końca życia. Mamy takich ludzi. Czego choćby ty Mamy jesteś przykładem, czy choćby ja, bo dla mnie radio to jest idealne miejsce pracy, wymarzone miejsce pracy i marzenie wciąż jakoś tam niespełnione. Raz czy dwa razy zdarzyło mi się też siedzieć za sitkiem i bardzo bym chciał, żeby na przykład w Zgorzelcu działało radio. No, ale masz 30 kilometrów, zjedziesz w dół i możesz robić wszystko. Ciężko. Dostaniesz klucze od studia, możesz prowadzić nocną audycję. Opisz mi radio Bogatynia, Art Radio Bogatynia dziś. Czym? Dzisiaj to jest jakby robienie czegoś nowego, nowa ramówka, nowi ludzie w części, chociaż tak jak mówisz, że ci, którzy poczuli klimat tego radia, bo nie ukrywam, że przez dwa ostatnie lata było bardzo cienko i bardzo krucho z tym naszym radiem, no ale na szczęście przy pomocy dobrych ludzi udało się zrobić tak, że podjęliśmy decyzję i taką wolę tego, że nie, po prostu nie poddamy się, absolutnie. Próbujemy jeszcze raz. No i wyobraź sobie, że po prostu genialną sprawą jest to, że ja mówię do tych swoich ludzi, którzy często są ze mną od 2010 roku tutaj z Bogatyni, mówię, słuchajcie, chodźcie jeszcze raz spróbujemy. Tak na ostro, tak jak to było w 2011, w 2012, w 2013 i tak dalej. I oni, w ogóle nawet nie było... Bez zastanowienia, mówią, okej, Artur, jesteśmy. A mało tego, no część tych ludzi, w przypadku na przykład Kasi Mandyk, która w 2018 roku, no mówi, ja mówię, Kasia, nie mam ci nic już do zaproponowania, przykro mi, musisz czegoś szukać. I ona poszła, znalazła sobie inne zajęcie i nagle w momencie, kiedy ja mówię hasło, próbujmy jeszcze reaktywacja. Raz, ona przychodzi i mówi, i pisze do mnie, czy dzwoni do mnie i mówi, chcę zagrać z tobą poranek. Ja mówię, Kasia, kurde, to jest czad. Ze Zgorzelca Ola Dobrowolska, która zajmuje się teraz serwisami, trzy lata. Pamiętam, kiedyś do mnie dzwoniła, Artur, kurczę, nie masz czegoś tam, może bym coś robiła u ciebie, porobilibyśmy razem. Ja mówię, Ola, no nie mam jak. Zadzwoniłem do niej miesiąc temu i ona, przyjeżdżam, jutro jestem. No i jutro była i została. Ci starzy prezenterzy przyjeżdżają, przychodzą i robimy wszystko od nowa. Zmieniają się głosy. Jest nas teraz, nawet nie liczyłem, ale no ponad dycha. Ponad dycha na starcie w ogóle nawet nie musiałem nikogo przekonywać, nikomu nic mówić. To jest po prostu genialne. Wiesz, co mi strasznie imponuje w tym, co robisz? Naprawdę, bardzo mi imponuje w tym, co robisz, że w zasadzie, cholero, dla ciebie nie ma rzeczy niemożliwych. Jak sobie coś zaplanujesz, to ty to po prostu zrobisz. Ja pamiętam, kto by na to barierą wpadł. Jest tylko... Ja może opowiem o tej historii z roku, nie wiem, 2013-2014. Artur Wieczorek wymyślił sobie, że będzie robił audycje w terenie, radiowe audycje w terenie. I zrobił wóz transmisyjny, radiowy wóz transmisyjny ze starego Golfa dwójki. I tym Golfem dwójką popylał po tych wszystkich porajowach, tych wszystkich miejscowościach, Działoszynach, miejscowościach w gminie Bogatynia. Stawiał tego Golfa, spraszał ludzi wokół tego Golfa i robił audycję live na antenę do radia, które nadawało z Bogatyni. I sprzęt, coś nieprawdopodobnego. I sprzęt w tym Golfie w bagażniku otwartym. I nie obrażaj naszej radiowej czarnej strzały, bo to nie była dwójka Golf, tylko trójka. Trójka, przepraszam, Golf trójka. No, ta, więc właśnie. Mówiono, nazywaliśmy tego, że jak się Wieczorek zaprze, to zrobi wszystko. No. Szapoba. No bo i to nie jest tak, że to jest tylko Wieczorek. To jest tak, że jak ja rzuciłem hasło Kasi Mandyk, Kasia, robimy wyjazdówki, bierzemy sobie dobrych, sławnych ludzi z okolicy, między innymi ty w jednym z poranków brałeś udział, no to ona mówi, co my tu jeszcze robimy? Lecimy z tym, to jest super pomysł.
I czy deszcz, czy słońce, akurat trafialiśmy na słońce. Ja jeszcze jedną rzecz, no przecież to wszystko robimy, wszystkie live'y z zewnątrz, czy z plenerów, robimy za pośrednictwem internetu, no bo nikogo nie stać nas na jakiś, nie wiem, wóz transmisyjny z prawdziwego zdarzenia, stąd ta czarna strzała pod tytułem Trójka Golf. Art radiowy. I wcześniej jeździłem, dzień wcześniej czy tydzień wcześniej do tych wszystkich I miejscowości i sprawdzałeś patrzyłem w zasięg, komórce. zasięg internetowy. Tak, to raz w komórce, dwa w bezprzewodowym modemie internetowym, żeby w jakim punkcie jest najlepszy internet, żeby to się wszystko udało. To cała masa pracy. Mateusz Zawada wtedy ze mną jeździł, on nas realizował, był w studiu, myśmy byli na zewnątrz. Nie, no, powiem, Janusz, jak się chce, to można po prostu zrobić wszystko. Czekałem, aż Trzeba to mieć powiesz. tylko. Trzeba Czekałem, mieć aż to tylko powiesz. ludzi, którzy kochają to, co robią. Trzeba i po prostu, no cóż, no, wsiadam w auto, biorę dwa miksery, dwa laptopy, trzy mikrofony i lecimy. Trochę prądu ze świetlicy wiejskiej i lecimy z Jazda. audycją. No tak Czyli to jak się wygląda. chce, to można. A jakbym ja. Albo ktoś, kto nas w tej chwili ogląda, nie wiem, ma 17 lat i myśli sobie, na przykład zainspirowany tym, co ty powiedziałeś, zrobię sobie radio. Taki 17-18-latek, zainspirowany historią Art Radia Bogatynia, które najpierw nadawało w internecie. Mówi, idę drogą wieczorka, mieszkam w Zgorzelcu, zrobię radio w Zgorzelcu. Jak się za to zabrać, Artur? Gdybyśmy tak na koniec tej naszej rozmowy, notabene świetnie mi się z tobą rozmawia i rozmawiamy już 45 minut, więc Zdecydowanie za długo nie wiem, mówię. kiedy ten Za czas dużo minął. mówię. Więc na koniec, gdyby ktoś chciał założyć radio Już ci internetowe, mówię. co byś zaproponował, co byś zasugerował? Już ci mówię. Generalnie to jest tak. Ja wtedy, mając 30, blisko 40 lat, musiałem nad tym pracować dwie noce. 16-latek dzisiaj Zrobi to w robi 3 to minuty. w 2 godziny. Przesadziłem. W dwie godziny. No, jak ma już wszystko ściągnięte z internetu, to może to zrobić w 3 minuty, bo to jest kwestia wpisania tylko danych do programu, który będzie streamował. Wtedy trzeba było wykupić miejsce na serwerze. Teraz są serwery darmowe, że możesz po prostu wziąć taki serwer i go próbować łączyć się, robić, nadawać w MP3, w AAC+, w różnych formatach, bitrate'ach i tak dalej, i tak dalej. Wtedy graliśmy w 128 albo w AAC+, 94 kilobity na sekundę, żeby internet nie był obciążony, bo przecież to rwało, stękało, jak weszło więcej słuchaczy nas słuchać, no to zaczął się dławić internet i teraz to można zrobić w godzinę, w dwie. Mając taki sprzęt, mając takie możliwości, nie trzeba mieć studia wygłoszonego, takiego jak ja tutaj mam, zrobionego naprawdę pod radio, bo takie były wtedy możliwości. I nie trzeba nic, chęci, ludzie, młodzi, chęci. Nie Dobrze, siedźcie, nie grajcie w te gry, tylko włączcie sobie mikrofon pojemnościowy na USB, nawet do tego swojego laptopa czy komputera, i po prostu sprzedajcie swoją muzę. Tak to wygląda. To jest można to naprawdę zrobić bardzo proste. dosłownie z jednym mikrofonem i jednym laptopem, ba nawet jak ktoś nie ma mikrofonu, to ten mikrofon z laptopa też wystarczy, żeby postawić serwer, czy wejść na serwer Wejść na serwer, nawet nie broadcastingowy stawiać i swojego. tam realizować się, wypuszczając swoje słowno-muzyczne audycje. A powiedz mi, a jak to się ma do, nie wiem, do praw autorskich, do opłat za korzystanie? Ty powiedziałeś, że miejsce na serwerze można mieć za darmo, tym serwerze radiowym. Darmowe, jeśli darmowe serwery, one tam Ale on mają jest niewiele ograniczony liczbą możliwości. slotów, czyli tam Tak, bodaj tak, więcej niż tak, 10 tak, tak. czy 30 slotów za darmo mieć nie możesz. Ale na początek, dlaczego nie, Na prawda? początek, żeby to sprawdzić, żeby kolega, koleżanka w domu, na osiedlu słuchali tego, czy zrobić znajomym, no to takie, to jest ta sama sprawa, o której ja opowiadałem z naszą historią, prawda? Wtedy też było tak, że tylko mnie kolega słuchał, a później już kolega, następny i taki się łańcuszek z tego zrobił. Przepraszam, mówisz o kosztach, tak? No trzeba się liczyć z tym,
że jeśli chcemy przestrzegać prawa polskiego, a wszystkich do tego namawiam, no to te prawa autorskie w przypadku nawet radia internetowego, oczywiście są różne szkoły, są różne głosy. Część mówi absolutnie nie, bo gram, nie wiem, swoje utwory, albo mam tak zwaną wolną muzykę. Wolną muzykę. I wtedy tak, no ja nie do końca jednak z tym się zgadzam i trzeba, wydaje mi się, podzwonić do ZAIKS-u, Stoartu, SPAW-u, żeby mieć jakieś prawa do tego, żeby móc to nadawać. Tak bym radził wszystkim młodym, żeby nie było kłopotów i żeby rano przy goleniu czy myciu ząbków spokojnie popatrzeć sobie w lustro. Ja przyznam ci się, że ja kiedyś próbowałem zgłębić temat i jeśli taki młody 16-17-latek będzie udostępniał swoje ulubione utwory muzyczne kolegom albo rodzinie, więc tutaj można ewentualnie pominąć kwestie związane z prawami autorskimi. Ale to jest interpretacja, tak, tego prawa. Natomiast jeżeli chciałby już udostępniać te swoje audycje szerszemu audytorium, no to niestety to już są koszty i no nie wiem, czy ale to nie też nie są jakieś takie, ale to też nie są aż takie wielkie, no to trzeba, no, trzeba to wszystko, ja zawsze mówię. Trzeba kilkuset złotych miesięcznie nawet, nie? Tak, ja zawsze mówię, zawsze mówiłem tutaj każdemu, wszystkim, łyżeczkom, a nie chochlom, spokojnie, zagraj na tych 10 slotach, zagraj miesiąc, dwa, nabierz doświadczenia, znajdź sobie kogoś, kto po twojej porannej ramówce czy popołudniowej dwóch godzinach grania wejdzie i połączy się i będzie inny głos, zrób coś ciekawego, załóż stronę, teraz jest Facebook, wtedy Facebooka nie było, Facebook żyje. No, jak ja teraz sobie wyobrażam, gdyby w 2007 roku był Facebook, Janusz, to by było grubo. Czyli dziś jest po prostu łatwiej. Tak, dziś jest łatwiej. Zrób jakąś reklamę. Przede wszystkim zrób to dobrze i ze smakiem. Bo ja obserwując na przykład youtuberów młodych, którzy gdzieś tam publikują różne rzeczy albo streamują z domu, zwykły dzień z domu i robią rzeczy, chodzą różnie i różnie się odzywają i różnie się zachowują, no to nie. To albo robimy stację radiową, internetową, taką jak robi Wojtek Mann, pan Wojtek Mann, albo pan Niedźwiecki, albo nie robimy jej w ogóle. No ze smakiem może być zwariowana muza, może być niszowa muza, ale wszystko musi mieć smak i feeling. Proszę państwa, radiowiec starej daty, Artur Wieczorek z Bogatyni. Serce, głowa Art Radia Bogatynia był dzisiaj moim i wszystkich, którzy zechcieli poświęcić 50 minut, żeby nas oglądać, gościem. Bardzo ci, Arturze, dziękuję za tę rozmowę. Wiem, że moglibyśmy jeszcze długo, my obaj, długo jeszcze moglibyśmy rozmawiać, ale no, kto z nami by wytrzymał dłużej? Na dziś wystarczy. 50 minut to jest zdecydowanie za długo w internecie. Nie będę tej rozmowy ciął, drogi Arturze. Leci oddechy, dodechy, a mam nadzieję, że jeszcze kiedyś dasz się zaprosić do tej naszej internetowej audycji w ramach zajęć medialnych Miejskiego Domu Kultury. Oczywiście. I jeszcze sobie o radiowych przygodach pogadamy. Niech skończy się ta pandemia i wtedy już twarzą w twarz się spotkamy. No jeszcze tylko, jak pozwolisz, na koniec chciałem bardzo serdecznie podziękować wszystkim moim prezenterom, bez wyjątku, wszystkim tym, którzy przez tyle lat są i tworzyli to radio, nawet ci, którzy nie są na antenie bezpośrednio, bo tacy też są. Oni piszą, oni sprawdzają, czy ja nie zrobiłem jakiegoś błędu. Oni rozliczają nas, całą moją ukochaną panią księgową, która po prostu tak trzyma wszystko w rydzach. Jak ja mówię, słuchaj, chcę kupić nowy mikrofon, a ona mówi, no dobrze, ale ja będę słyszała różnicę. Ja mówię, no nie, no to po co ci nowy mikrofon? Więc to wszystko jest jakby jedna całość. Bardzo wam serdecznie dziękuję za to, że jesteście i po tej reaktywacji wróciliście i stawiamy to wszystko na nowo. I tobie też, Janusz, bardzo serdecznie dziękuję i pozdrawiam wszystkich, bez wyjątku, mieszkańców Zgorzelca i polatajcie z tym dipolem, bo warto.
Artur Wieczorek. Dziękuję bardzo. Dziękuję.